Cud nad Swyżewską Kąpą. Przed wielolatoma było puczci, gnieździewści, a bielawści błoto młeżem. Wtedy gołede płynęły w młeże kol Karwia, kol Pucka. Swyżewska Kąpa sa podniosła złede jak wispa. Półti wispa słychała jednemu wekrutnemu grafowi, któren w zomku kol Pucka mieszkał. Graf i jego żołnierze, a czeladnice, i ledze tego całego kuńta byle płegoni. Jednego dnia przyszedł jacyś misjonarz do grafa i powiedział mu o chrześcijańskiej wierze. Graf nie chciał na to słuchać. On se wysmiewał i rzekł: „Rechli ja twoim gutkom nie będę wierzył, jaż ją da mógł przez młerze do Swyżewa rydować”. Za 3 dni tem też mógł przez to młerze, chterni weschnie, do Swyżewa jechać, rzekł misjonarz i szedł prycz. Graf ze swoima czeladnikoma se z niego szedził. 3 dni leżył misjonarz na sztrądze, a modlił się do Boga, że to młerze miało weschnąć, co by ten graf jemu uwierzył. W 3 nocy powstał bardzo wekrutny sztorm. Wal rykał, a młerze raciało. Graf rzekł do sobie: „Przez to młerze jemu witro rydować? Jujem nie recht, co z tego bandze”. Porynny so sztorme ległe, a graf łecucył, a szedł do łekna, ale cóż on widzył? Łeda była z młerza prycz, grunt był podniosły, a sztorm go wyseszył. Graf zblydł, a pyt na kwelona, i w tym łekam gnieniu stąpił misjonarz do niego. Pokazał ręką do Swyżewa i rzekł: „Dej se kłenia, łebsodlac, ryduj do Swyżewa, a wierzę w jednego Boga, który nie na niebie”. Graf sodył łechrzczec, a uwierzył ze wszystkima swoima rycerzoma, a ledzoma poddanymi. Gdy przede wale rikałe, tom rosło błoto. Kul torfu kłopani przyjdą już dziś, ledze czasem na grunt, a nalezł tom mrszczy piesk.